Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk uczestniczy w kilku projektach europejskich, z czego najważniejszy jest projekt Centrów Doskonałości. Jest to projekt uruchomiony w 5. ramowym programie Unii Europejskiej, specjalnie adresowany do krajów przygotowujących się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Mając ten grant, możemy być równoprawnymi partnerami, którzy po prostu uczestniczą w wymianie naukowej, we współpracy. Dzięki temu mamy około 10 doktorantów z Europy Zachodniej, również kilku z krajów przygotowujących się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Już na wstępie wiadomo, że jesteśmy poważnym partnerem do współpracy. Ogólnie rzecz biorąc, to jest działalność w kierunku optoelektroniki, nanotechnologii i biotechnologii. W dziedzinie optoelektroniki są to działania wspomagające wytworzenie niebieskich diod laserowych wysokiej jakości oraz mające na celu również wytworzenie diod laserowych, już nie niebieskich, tylko poczerwonych, których długość fali można sterować w szerokim zakresie. W dziedzinie biotechnologii najważniejszym kierunkiem badań jest zastosowanie wysokich ciśnień do sterylizacji produktów żywnościowych. Przy pomocy wysokich ciśnień można uzyskać jakby sterylizację produktu bez stosowania środków chemicznych, promieniowania czy wysokiej temperatury, dzięki czemu uzyskuje się produkty o wysokiej jakości. Prowadzone są też badania w kierunku działania ciśnienia na białka. To jest obiecujący kierunek badań ze względu na to, że można dzięki temu sterować aglomeracją białek. Białka w zawiesinach mają tendencję czasami do tworzenia takich agregatów czy aglomeratów i wtedy ich czynności czy sposób działania jest nie taki, jaki chcemy. Natomiast przy pomocy wysokiego ciśnienia możemy sterować tym procesem tak, żeby nie dopuścić do aglomeracji białek. W dziedzinie nanotechnologii dotyczy to wytworzenia nowych materiałów, które mają specjalne własności z tej racji, że zbudowane są z kryształków o średnicy kilku nanometrów do 10 nanometrów albo i więcej. W takich materiałach pojawiają się zupełnie nowe własności fizyczne. To jest pole bardzo ciekawe dla badań podstawowych z potencjałem zastosowań. To jest urządzenie wysokociśnieniowe, komora wysokociśnieniowa. Ciśnienie gazu jest transmitowane od kompresora wewnątrz komory przez kapilary. W tej komorze można wytworzyć ciśnienie do 10 tysięcy atmosfer, ale ta komora różni się od innych komór gazowych tym, że dołączony został do niej generator mikrofalowy z regulowaną mocą. I to jest pierwsza próba połączenia wysokich ciśnień i mikrofal, czyli w tej komorze w środku można podgrzewać próbki, mieszaniny reagentów mikrofalami do wysokich temperatur, wytwarzać cieczy nadkrytyczne, w których zachodzą reakcje chemiczne. Można otrzymywać proszki tlenków, azotków o bardzo małym rozmiarze ziarna. Można otrzymać wspaniałe nanoproszki i to jest urządzenie unikalne w swoim rodzaju i jest jedyne na świecie. Jesteśmy w Laboratorium Materiałów Nanokrystalicznych Centrum Badań Wysokociśnieniowej Polskiej Akademii Nauk. Aparatura, którą tutaj Państwo widzicie, została wybudowana ze środków Polskiego Komitetu Badań Naukowych. W tym laboratorium pracuje międzynarodowy zespół badawczy. Mamy taki system wspólnie nadzorowanych doktorantów, że się umawia z profesorem z innego kraju europejskiego, że będzie doktorant przez nas wspólnie jakby kierowany. To urządzenie to jest prasa na gorąco, która pracuje w zakresie ciśnień do
100 tysięcy atmosfer i w interwale temperatur do 2000 stopni. To jest zwykła prasa, tylko że jak widać, kawadełka, która ma taki dziwny kształt, między dwoma kawadełkami układa się gaskietka, która ma podobny kształt jak kawadełka. Do środku gaskietki wkłada się rurka grafitowa, która służy jako grzejnik, a w kawadełka są elektrodami. Do środka tej rurki wkłada się próbka i tą próbkę można podgrzać pod ciśnieniem, jak mówiłem, do 100 tysięcy atmosfer w temperaturze do 2000 stopni. Na tej prasie można otrzymywać kompozyty, diamentowo-metalowe, węgli krzemu-diament, można infiltrować różne metali, półprzewodniki do środka parowatych, ceramik. Dzięki temu urządzeniu można również spiekać próbki, które trudno spiekać innymi metodami, bo to są bardzo ostre warunki, bardzo wysokie ciśnienia, bardzo wysokie temperatury. Te właśnie granty europejskie uzyskaliśmy lepszą możliwość sterowania tych badań w takim kierunku, jakie nam są potrzebne, prawda? Dlatego, że mając własne środki finansowe, możemy my jakby decydować lepiej niż poprzednio, jaka współpraca zagraniczna jest nam potrzebna, uzupełnia jakby nasze braki aparaturowe, czy braki w pewnych umiejętnościach i możemy sobie ściągnąć ludzi, czy wybrać laboratoria, które są potrzebne nam do naszych badań, a nie tak jak poprzednio było, często było to dyktowane jednak przez partnerów zagranicznych. Ważną było rzeczą to, żeby jakby integrowało się środowisko naukowe. Był taki okres w badaniach naukowych w Polsce, po rozpadzie jakby starego systemu, że się rozpadły stare struktury, ale nie powstały nowe. Były badania, były prowadzone w ramach małych grantów przez małe zespoły badawcze. Teraz, żeby egzystować jakby w szóstym ramowym programie, jak również też, żeby polskie badania posuwały się skutecznie do przodu i żeby jakby po prostu miejsca pracy w Polsce były, a nie w innych krajach, te, które wynikają z nowych technologii. Obserwuje się tendencję, żeby jakby środowisko naukowe się jednoczyło, żeby tworzyły się większe zespoły badawcze.